Okej, okay. To wracamy z powrotem. W ogóle nie wiem, co się dzieje, nie? Wywala... problemy techniczne? Nie wiem, cały czas mi OBS-a wywala, nie wiem czemu. Ale tam program? No, rozłącza się. Także nie wiem. To Twitch warzywo. Chyba Twitch warzywo, no. 23. runda, a tak już się podnieciłem. Normalnie zacząłem żywiołowo komentować, wyjebało mi OBS-a i mi się odechciało. Także pomijmy ten meczyk minutą ciszy, panowie i panie. Może pogadajmy sobie o czymś ciekawym, co? Ja tutaj mam ankietę do tego meczu. Ankieta, dobra. Tak, którą zrobiła Toshi. Toshi, dziękuję ci bardzo za zrobienie ankiety. Bardzo. Siemanko Ponik, witam cię serdecznie. Witamy na emocjonującym spotkaniu projektowym, gdzie antyterroryści zmierzą się z terrorystami. Proboszcz z pierwszym fragiem. Zobaczmy w takim razie, jak tutaj sytuacja będzie wyglądała, jeżeli chodzi o dalszy rozwój rundy. 3-3. Terroryści już zajmują BS-a. Jak się rozstawią? Czy będą w stanie przeciwstawić się napierającym antyterrorystom z każdej strony? No! Sebo warzywo ucieka plecami do przeciwnika. RZP dopiero teraz rotuje. Troszeczkę sobie odpuścili krycie na BS-ie, a zawodnicy CT. Ale tak czy inaczej. Oj, ładnie tutaj, ładnie Imidż. Ależ ładnie to teraz zrobił. No miał troszeczkę. No nie, no ugrał tą rundę Imidż. Sekundy, tam pół sekundy brakło. Ostatnia runda super emocjonującego spotkania, w którym spotkało się 10 gladiatorów. Dobra, i teraz mam problem. Mam wielki problem, muszę wam powiedzieć. I dlatego chyba ich wyślę jeszcze raz na mecz, bo to jest. Nie, nie, co z nimi zrobić? Słucham? Do której drużyny najpierw? Do przegranej, poproszę. Do przegranej, dobrze. Złudzenie, Ponik. To jest tylko złudzenie. Jestem podniecony. Siema. Halo. Siema. Siema. Siema, panowie. Jak tam? Jak po meczyku, powiedzcie? Źle, all season. No mapa jak mapa. Nie ma co nazywać na mapę, kurwa. Nie no wiem, no ale kurde, jak się frystają... Gorzej byli lepsi, to było widać gołym okiem. No, no tak, lepsi byli na pewno, to ja przyznaję. No proboszcz, generalnie rzecz biorąc, chyba nie znałeś tej mapy za bardzo, nie? Pierwszy raz na niej grałem, dlatego tak słabo. Nie no, było widać, nie, generalnie. No wiem, kilka przebłysków mnie. No ja za to przepraszam team, ogólnie. Nie no, nie masz co przepraszać, no tak się zdarza, no po prostu. Bardzo miło, że dociera to do ciebie, że zagrałeś. No nie powiedzieć źle, to średnio, no średnio. Nie pomagałeś tam drużynie za bardzo. No i w tym jest problem, dlatego mówię, przepraszam. Nie, spokojnie, spokojnie. Myślę, że drużyna nie jest obrażona na ciebie. Jest drużyna obrażona, czy nie? Nie, no nie, no oczywiście, że nie, no widzisz proboszcz, jak można, wiesz, nie można proboszcza wyfikać, nie? No właśnie, gdzie na proboszcza? Takie rzeczy. Co się stało z waszym piątym zawodnikiem? Chyba zdenerwował. Proszę, po prostu. Aha. No, piąty był Sebo, tak? Nie. Był piątym zawodnikiem. Tak, Sebo. Sebo też chyba nie kojarzy, z tego co nie pamiętam. No mam z wami problem, chłopaki, nie? Bez kitu. Mam z wami problem, bo nie chciałbym żadnego z was skrzywdzić, a... Ja bym chętnie zagrał jeszcze jedną mapę. A dzisiaj mam dobry dzień, nie? Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie na mojej kartce wygląda to tak. Nie będę wam mówił jak, dobra. Ja mam, Patryk, pewien pomysł, a to później. Dobra, a pewien pomysł. Zagrać jeszcze jedną mapę może? To co, następnej drużyny.
Aha, czy się da zagrać? No da się, jeżeli będę chciał zobaczyć jakiegoś zawodnika jeszcze raz, żeby zagrał, to się da, pewnie, że się da. Na tym polega ta druga A mnie nie bardzo, tak? Tak. Słucham? A mnie? No proboż... Muszę jeszcze raz tylko wykazać. No, pewnie, że tak. No proboż, z tobą się muszę zastanowić. Easy, powiedz nie chcę robić, wiesz, ryzykowi pod górkę. To jest inna mapa. Tak, znaczy, to są różne mapy. Tak, to jest drugi mecz, następny. Okej. Jeżeli będę chciał kogoś... No może trafić na tą samą, ale... Ja cię, Emilicz, akurat znam, także ja wiem, że ty potrafisz grać. Ze spokojem. Na pewno dużo lepiej mają osoby właśnie takie, które znam i wiem, jak grają. Chyba, że mam zły humor. Ale dzisiaj jest dobry humor, także... Zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie, dobra, lecę tam dalej. Dzięki, że przyszliście. Dzięki, że zagraliście. Miłego wieczorku wam życzę i weekendziku przy okazji. Dzięki. Halo, halo. Halo, halo. No witam zwycięzców. Witamy. Witamy. Łatwo było, nie? Pewnie. Załatwo. Szczerze powiedziawszy, oczekiwaliśmy bardziej oporu. No, no na rozgrzewce takie głowy sadzili od razu, a potem zgasło. A potem się skończyło. No, ja też zawsze na rozgrzewce dobre głowy sadzę, a później mam problem. No. Także to wiecie, to tam nie ma co patrzeć na rozgrzewkę, nie? No. I co, zadowoleni jesteście z tej gry, tak? Oczywiście. Ale mapę znaliście? Czy nie? No, trochę grałem. Znaczy się, graliśmy, ale miejscówek nie znamy, jak nazywa się miejscówki. No, to rzadko kto, no bo to wiadomo, że to trzeba, że trzeba grać jakoś teamowo, żeby ogarniać takie miejscówki, a to też nie do końca tak jest, bo miejscówki się też różni gracze różnie nazywają, nie? Także to też tak... Szczerze powiedziawszy, Seasona to z Source'a znam, a nie z Goła. No, to tobie się na pewno łatwo grało. No. No. Udało mi się coś dzwonić. Chłopaki, dobra, nie przytrzymuję was. Dziękuję bardzo za to, że przyszliście. Ogłoszenie jak zwykle albo czekacie, albo na Facebooku. Także dzięki wielkie. Na spoko, dziękujemy. Dzięki. No i miłego weekendziku, wieczorku. Trzymajcie się, cześć. Wzajemnie. No dzięki, cześć. Dobra.